Mano, witajcie, tutaj Magnok. Ogólnie dzisiaj zrobię wam poradnik dość nietypowy, czyli jak zrobić takiego oto palonika, nie wiem, na przykład króliczka albo coś tego typu. Dobrze, więc najpierw, albo czekajcie, jedyne co potrzebujemy oczywiście to balonik i taki długopis, chyba że macie pisak, to bardziej polecam pisakiem, ale ja tu akurat miałem długopis, więc na początku musimy go nadmuchać. Dajcie mi chwilę, ja to zrobię na szybko. Dobrze, widzowie, kiedy już macie balona tutaj, patrzcie, ja nadmuchałem, tak? No nie jest jakiś on szczególnie duży, ale może być. Dobra, patrzcie. Rysujecie najpierw, otwieracie długopis, rysujecie na nim takie oczka. O. Widzowie, wy tego nie widzicie, ale ja zaraz wam pokażę. Widzicie, proszę, popatrzcie, jakie piękne. Teraz dorysujemy pyszczek. Dobra. O, myślę, że powinien być taki. O. Pięknie, widzicie. I teraz dorysujemy jeszcze mu uszka. O, tutaj takie ma, że miał duże, jak króliczki mają. O, piękne. Widzicie, widzowie? Zrobiłem takie. A? No i teraz jedyne, co musimy zrobić, to dorysować mu łapki jeszcze. Więc tutaj mogę wam już to pokazać. Dobra, jedna łapka. Druga. No, widzowie, efekt końcowy prezentuje się tak, widzicie. Pięknie zrobiony balonik w kształcie króliczka. No, to tyle, to byłoby na tyle w tym odcinku. Siema.